Chcemy wiedzieć, czemu będzie równe 10 do potęgi piątej. 10 do potęgi piątej to inaczej 10 razy 10 razy 10 razy 10 i jeszcze raz razy 10. Wykładnik potęgi mówi nam, ile razy powinniśmy pomnożyć przez siebie liczbę z podstawy, czyli dziesiątkę. 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 to jest równe ile? 1 i raz, 2, 3, 4, 5 zer, czyli 100 tysięcy. Zwróć uwagę, że za każdym razem, gdy mnożymy przez 10, dodajemy 0 w wyniku. Zatem jeśli mamy tutaj 5 dziesiątek, to w wyniku mamy 1 i 5 zer. Zwróć uwagę, że ma to też związek z potęgą. Jeżeli w wykładniku potęgi mamy piątkę, to w wyniku otrzymamy 5 zer. Inaczej możesz na to spojrzeć tak. To jest mnożenie 1 razy, czyli tutaj mamy tą jedynkę i teraz spisujemy te 5 zer z mnożenia dziesiątek. W porządku. W takim razie zastanówmy się, ile mamy zer, ile jest zer w liczbie 67 razy 10 do potęgi piątej. Zapiszę jeszcze raz to wyrażenie pod spodem. 67 razy 10 do potęgi piątej. To jest to samo, co 67 razy 1 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 i jeszcze raz razy 10. Czyli to jest ten kawałek, co powyżej. 10 do potęgi piątej. Robiliśmy to przed chwilą. To inaczej jest równe 67 razy, tak jak wspomniałam, ten kawałek już był liczony powyżej, to jest równe 100 tysięcy. 100 tysięcy. 67 razy 100 tysięcy to jest równe 67 i 5 zer, czyli 67 i 5 zer to jest 6 milionów 700 tysięcy. Zatem jaka będzie odpowiedź, ile jest zer w liczbie 67 razy 10 do potęgi piątej? Mamy 5 zer. W porządku, w takim razie zastanówmy się wspólnie, ile jest zer w liczbie 5 milionów 700 tysięcy dzielone na 10 do potęgi trzeciej. Zapiszmy najpierw, czemu równy jest ten dzielnik. 10 do potęgi trzeciej. Wezmę inny kolor. 10 do potęgi trzeciej. Tu mamy 10 do potęgi trzeciej. 10 do potęgi trzeciej to inaczej 1 razy 10 razy 10 razy 10, a to jest równe, zapewne już wiesz, 1000. Jedynka i 3 zera z mnożenia dziesiątek. W porządku, zatem 5 milionów 700 tysięcy, mamy 5 milionów 700 tysięcy dzielimy, przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, dzielimy na 1000. Dzielimy na 1000. To się równa. Gdy dzielisz przez 1000, możesz usunąć tutaj 0. Czyli skreślimy tutaj 0 i tutaj 0. Tutaj 0, tutaj 0 i tutaj również 0. W wyniku otrzymasz 5700. 5700. Tak naprawdę to podzieliłam licznik i mianownik przez 1000. Zatem jaka jest odpowiedź na to pytanie? Ile jest zer w liczbie 5 milionów 700 tysięcy dzielone na 10 do potęgi trzeciej? Mamy tutaj 2 zera. Zróbmy jeszcze jedno ciekawe zadanie. Wpiszę je tutaj. Tym razem musimy uzupełnić to zdanie. Gdy liczbę 72,1 mnożymy przez 10 do potęgi trzeciej, przesuwamy przecinek w
jakąś stronę o ileś miejsc. W porządku. Gdy mnożymy przez 10 do potęgi trzeciej, zapiszę 10 do potęgi trzeciej, to tak naprawdę mnożymy przez 1000. Już obliczyliśmy to powyżej. Gdy mnożymy taką liczbę przez 1000, to ją powiększamy, czyli na pewno przesuwamy przecinek w prawą stronę. W prawą stronę. Mnożymy liczbę 72,1 przez 1000. Przez 1000 będziemy ją powiększać, czyli przecinek idzie w prawą stronę. Teraz o ile miejsc powinniśmy przesunąć ten przecinek? Reguła mówi, że przesuwamy przecinek o tyle miejsc, ile jest zer w tej liczbie. Czyli w tym wypadku o 3 miejsca powinniśmy przesunąć. Czyli mamy 72,1 i przesuwamy przecinek o 3 miejsca. 1, 2, 3. Czyli będzie w tym miejscu, dopisuję 0. Wymarzę to, co tutaj mam. Te przecinki. Mogłabym zapisać, że to jest 72100,0, ale jak zapewne wiesz, jeżeli po przecinku są same zera, nie musimy tego pisać. Czyli wynik to 72100, czyli przesunęliśmy przecinek w prawą stronę o 3 miejsca. O 3 miejsca. Zrobimy jeszcze jedno podobne zadanie. Zapiszę je pod spodem. Gdy dzielimy 56 przez 10 do potęgi trzeciej, przesuwamy przecinek w jaką stronę o ile miejsc? Dzielimy 56, zapiszę, 56 przez 10 do potęgi trzeciej, a Ty już wiesz, że to jest równe 1000. Czyli 56 dzielimy przez 1000. W wyniku zatem otrzymamy liczbę mniejszą. Zatem przecinek będziemy przesuwać tym razem w lewą stronę. Czyli w lewą stronę przesuwamy przecinek, gdy dzielimy. I ponownie przesuniemy go o tyle miejsc, ile mamy w tej liczbie zer, czyli o 3 miejsca. Sprawdźmy, jaka to będzie liczba. 56 to inaczej 56,0. Napisałam to samo, podzielić na 1000. I teraz powinnam ten przecinek przesunąć o 3 miejsca. 1, 2, 3. Zatem liczba, którą otrzymam, to przecinek 0,56. Przed przecinkiem też musimy napisać, ile mamy całości. 0 całości i 56 tysięcznych.